Witajcie, nazywam się Kuba Marcinowicz, a to jest vlog programu Pod Lupą. Dzisiaj zabiorę Was na spacer. Coś tak podejrzewam, że jeśli zadam Wam pytanie, jak nazywa się najstarszy dąb w Polsce, no to pewnie od razu wszyscy, albo przynajmniej większość, odpowiecie, że Bartek. Ale to niestety zła odpowiedź. Okazuje się, że najstarszy dąb w Polsce spotkamy niedaleko Kołobrzegu, konkretnie 15 km od niego. To dąb Bolesław. Ładnie się nazywa. No i jak stwierdzili dendrochronolodzy, ma około 800 lat. Natomiast na drugim miejscu uplasował się dąb Chrobry. Znajdziecie go na Dolnym Śląsku. No i naukowcy stwierdzili, że ma około 740 lat. Ale w takim razie, gdzie jest w tym wszystkim dąb Bartek? No okazuje się, że dąb Bartek, który rośnie sobie w województwie świętokrzyskim, ma tylko, uwaga, 670 lat. No a ja dzisiaj zabrałem Was na spacer. Właśnie za moimi plecami stoi dąb Mieszko I. Tabliczka znamionowa informuje, że ma 1000 lat, co trochę by zaburzało to, co wcześniej powiedziałem. Tak naprawdę ma 620 lat, ale i tak całkiem nieźle się trzyma. No i możecie go spotkać na warszawskim Ursynowie. Kiedyś tutaj był las, a dzisiaj jest osiedle. No i dąb Mieszko I. Ciekawy jestem, czy wiecie, który król rządził wtedy w Polsce.